Policjanci z Gniezna wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło 2 lipca bieżącego roku około godziny 23:30 na ulicy Roosevelta w Gnieźnie. Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, kierująca samochodem marki Mercedes-Benz, jadąc od strony centrum Gniezna ulicą Roosevelta w kierunku Jankowa Dolnego, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn przejechała na wprost przez rondo imienia profesora Labudy, a następnie doprowadziła do wywrócenia pojazdu na dach. Do szpitala trafiła kierująca, 36-letnia obywatelka Ukrainy, która odniosła ciężkie obrażenia ciała. W aucie znajdował się również 26-letni pasażer, obywatel Gruzji, który nie poniósł obrażeń, został jednak przewieziony do komendy celem ustalenia okoliczności wypadku. Mężczyzna spędził noc w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Niebawem zostanie zwolniony. Pojazd został zabezpieczony na parkingu depozytowym. Okazało się, że nie posiadał on aktualnej polisy OC. Przyczyny wypadku ustalają policjanci z Gniezna.